Wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich, kochani Państwo, na moim kanale. Dzisiaj wróżba Liebes Orakel, Botschaften von Herzen. To jest seria niemiecka, karty niemieckie, talia niemiecka, dlatego też będę niestety lub stety, no nie wiem, po polsku i po niemiecku dzisiaj wróżyć, tłumaczyć oczywiście sens przekazu z tych kart. Oczywiście Liebes Orakel to talia miłosna i to są informacje płynące prosto z serca. Także wróżba miłosna. Pomyślcie o Waszej osobie ukochanej. Ja wylosuję trzy karty i będziemy mieli trzy karty do wyboru, czyli trzy grupy. W międzyczasie witam Was bardzo serdecznie, kochani, i zapraszam codziennie na mój kanał. Zapraszam oczywiście, piszcie mi, komentujcie, piszcie, czy rezonuje to z Wami, co wybraliście, którą grupę wybraliście, którą kartę, czy się to zgadza z Waszą historią. Kochani, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, to bardzo ważne, ponieważ ja czekam na Wasze komentarze. Jeszcze jedną kartę. Dziękuję. Dobrze, trzy karty mi wypadły. Wybierzcie sobie jedną z tych kart, kochani. 1, 2, 3 i zaczynamy. Karta numer 1. Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Czyli tutaj mamy prowadzenie Boże, przeznaczenie Boże, prowadzenie Boże, tak? Uwierz to, że opatrzność Boża kieruje Twoimi sprawami. I Ty będziesz wiedzieć, kiedy ten odpowiedni czas przyszedł. Zaufaj temu, że wszystko rozwinie się i jakby potoczy ku Twojemu dobru. Czyli dla Twojego dobra wszystko się rozwinie. Opatrzność Boża kieruje Twoimi sprawami, widzi Ciebie, widzi Twoje być może afirmacje czy medytacje i Ty będziesz dokładnie wiedziała, kiedy jest ten czas. Tak, że wszystko się zmieni. I nie naciskaj, nie rób presji, nie rób jakichś tej sztucznych przyspieszeń, ponieważ opatrzność Boża i to prowadzenie Boże jakby tej, czy wszechświata, tak, czy aniołów, anioła stróża wie najlepiej, kiedy jest ten odpowiedni czas, by wszystko zmieniło się ku dobremu w Twoich sprawach. Grupa druga. Überfühle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Wielka miłość stoi pod Twoimi drzwiami. Wpuść ją do środka. Także, kochani, no tutaj dużo dodać. Jeśli masz jakiegoś kandydata na oku, jeśli zastanawiasz się, jakaś piękna, wielka miłość tutaj chce wkroczyć do Twojego życia. Jakaś relacja być może ma szansę się rzeczywiście zacząć. Ktoś tutaj ma do Ciebie uczucia. Także wpuść te uczucia do Twojego serca, otwórz się i wpuść te uczucia tej osoby do Twojego serca i dopuść, by
spróbować, w jakim kierunku potoczy się, tak, ta historia miłosna. Karta numer 3. Ein Geheimnis, czyli sekret. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Czyli sekret jakiś, ale wszystko w odpowiednim czasie się tutaj wyjaśni. Jakby der Schleier, czyli te nakrycie, przykrycie, będzie odkryte niedługo. Czyli jakby metaforycznie to biorąc i tłumacząc na normalny język, że ten sekret, o którym nie wiesz, może się domyślasz, może twoja intuicja mówi, że coś nie jest wyjaśnione, nie jest jasne, że ten sekret niedługo wyjdzie na światło dzienne i się wszystko odkryje, czyli odkryjesz tą prawdę, odkryjesz te informacje. One się przed tobą ujawnią. Tak? I takie mamy tutaj, kochani, trzy przekazy od kart. Dziękuję wam serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.